Witajcie kochani, dzisiaj spędzacie dzień ze mną, także dzień dobry i idziemy robić śniadanko. No, schodzimy. Ja już po śniadanku, teraz czas na małe malowanko, żeby was nie straszyć za dużo, ale żeby was nie męczyć, to przeniesiemy się delikatnie w czasie. Pomalowana, więc lecimy dalej. Jest koło godziny 11, także czas na kawę. Kawa jest, ale mleka na naleśniki już nie starczy, a mam na nie ochotę, więc ktoś musi jechać do sklepu. Który chętny? Co na obiadek? Proszę. Przez to, że wszyscy na dworze, zupkę zjem sama, ale nie sama, z wami. Kochani, polecam wam w czasach koronawirusa trochę witaminek, także ja dzisiaj zrobię jeszcze dodatkowo dla mnie i dla rodziców sok z warzyw i owoców. Do mojego soczku użyję pomarańczy, jarmużu, szpinaku, marchewek, jabłek i bananka. Bomba witaminowa za wasze zdrowie. Ciąg dalszy dnia kwarantanny z Polą Nowakowską trwa. Słoneczko niestety zaszło, więc siedzę w domu. Usiadłam do książki, chwilkę poczytam. A później pewnie, jak już zejdziemy się do domu wszyscy, to włączymy Netflixa. Pobawimy się z psami, do mnie raczej koronawirus nie dotrze, ponieważ mieszkam, jak widzicie, w środku lasu, jest tylko mój dom i wokół las, a te małe pyszczki lubią biegać za piłką, to trochę się z nimi pobawimy. Rumaki ze stajni wyprowadzone, także czas na przejażdżkę. Ponownie, tym razem ja na swoim rumaczku. Hashtag zostań w domu przeważa w internetach, ale myślę, że odrobina świeżego powietrza nikomu nie zaszkodzi, a zwłaszcza, że my jesteśmy w lesie. Ochotnik pojechał po mleko, także naleśniki zostały zrobione, nie na drugie śniadanie, ale na podwieczorek. Nagrywa się. Ten dzień już dobiega końca, ale jeszcze mam jedno główne zadanie do wykonania, czyli siłownia rozpisana przez Łukasza. Zadbał o to, żebyśmy cały sprzęt miały z nami, mimo to, że jesteśmy w domu, to ten trening jesteśmy w stanie wykonać, także zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Już po treningu, także teraz czas na odpoczynek przy ognisku z kakałkiem. Będziemy oglądać film, także wszystkim życzę dobrej nocy.